W tym materiale dodamy teraz podsumowanie statystyk, czy inaczej scoreboard. Jednak zanim to zrobię, pozwól, że tutaj jeszcze zmienię czcionkę. Tutaj może dodam pogrubienie, a następnie zmienię ją na przykład do 30, tak by się to mieściło. Teraz wygląda to w lepszy sposób. Teraz dodajmy nasz tekst jeszcze raz. Wpiszmy teraz tekst, a następnie wybierzmy. Ja tutaj napiszę kluczowe zmienne. Pogrubię to teraz. Następnie zwiększmy może do 24. OK. Użyjmy prowadnic, żeby to wyśrodkować. Możemy oczywiście korzystać też z innych tutaj elementów, które dodaliśmy. Może tutaj dam bardziej do tej lewej strony. Myślę, że będzie lepiej. I pozwól, że co zrobię, to może wyłączę tutaj grupowanie i jeszcze zmienię nie, to do 20. Ok. Chociaż nie wiem, myślę, że dodam jednak to grupowanie. Ok. Teraz fajnie to wygląda. Możemy to zmniejszyć. Widzimy tutaj, że zaoszczędzimy miejsca. I teraz dodajemy nasze tutaj tabelę. Widzimy, że dodając tabelę, możemy to ustawić. Wybieramy też, w jaki sposób ma to wyglądać. Automatycznie będą to dodane jako nowy użytkownicy, tak? Czyli to, co chcieliśmy zrobić. Możemy również wstać coś takiego jak podsumowanie statystyk i może od tego zacznijmy. Czyli ok, wyjdźmy do tego i ustawmy tutaj parę elementów. Weźmy to na przykład tutaj od środka, od kluczowych zmiennych, a następnie ustawmy tej prowadnice. Widzimy, że po lewej utrzymujemy też takie elementy, gdzie możemy dostosować nasze zmienne. Mogą to być nowi użytkownicy, kliknięcia w reklamach cps, format reklamy, koszty konwersji, no jest tak naprawdę tego bardzo dużo i no widzimy, że domyślnie to jest w nowych użytkownikach. Jest tego dosłownie masa, możemy nawet utworzyć własne, tak abyśmy mogli potem to sprawdzić, jeśli chodzi o filtry. Więc co możemy teraz zrobić, to również zedytować jego styl. Na bieżąco widzimy, że możemy tutaj dodać te style, zmienić ich czcionkę, na przykład do 30, a następnie oczywiście wykorzystać to. Możemy też to wyśrodkować, widzimy, że domyślnie jest to po lewej stronie, czy też zmienić tutaj kolor. Jeśli ustawię na przykład żółty, to widzimy, że będzie w ten sposób to zrobione. Więc pozwól, że tutaj co zrobię, no to no myślę, że dodawanie kolorów tutaj nie jest najlepszym sposobem, to zresetuję to. Myślę, że normalny kolor, taki, który jest tutaj, wydaje mi się, że jest ok. Co może zrobię, to po prostu wartości danych wyśrodkuję, to mnie bardziej interesuje a następnie, no myślę, że możemy tak to zostawić. Pozwól, że teraz skopiuję to parę razy. Kliknę Ctrl C, a następnie Ctrl V. Widzimy, że za każdym razem będą kopiowane te elementy i możemy ustawić prowadnice do przekazania różnych wartości. Czyli kopiując to, widzimy, że zostało dodane i ustawiamy też te prowadnice. Później Ci też pokażę, jak możemy też de facto ustawić jakieś większe. No powiedzmy, jeśli chcę stworzyć taką, coś takiego. ok? Mają one różne elementy, to mogę zaznaczyć kilka z nich przyciskając Ctrl a następnie rozmieść i możemy stąd na przykład rozłożyć to poziomo. Widzimy, że automatycznie będzie to dostosowane i teraz mamy fajny symetryczny sposób to dostosowane. Jednak to się też może zmienić, a to dlatego, że teraz będę zmieniał dane. Nie chcemy raczej, żeby każda kluczowa zmienna to byli nowi użytkownicy. Chcemy być może korzystać... Może weźmy teraz odsłony. Widzimy tutaj odsłony. Tu może wprowadźmy nowe dane. Zobaczmy tutaj co jeszcze są do zaoferowania. No jest tego dużo, mogą się tutaj lepiej przygotować, bo no de facto na mojej witrynie nie mam też zainstalowanych tak dużo narzędzi, czyli nie korzystam z całego wachlarza funkcji, który jest właśnie dostępny z Google Analytics, to widzimy, że są jakieś cele, ustawianie tutaj konkretnych elementów. Widzimy teraz, że wprowadziłem te dane. No może nie mamy jakiegoś konkretnego sensu, ale chcę ci zwizualizować. Pozwól, jeszcze raz kliknę tutaj Ctrl C i co zrobię? To automatycznie wezmę, użyję rozmieszczenia poziomu. Ok. I może to nie było to najlepszym sposobem, że przy naszych stylach wyśrodkowam nasze dane. Możemy zaznaczyć parę z nich i z powrotem przejść na lewą stronę. Mamy teraz to fajny sposób zrobione. Możemy też de facto... Porównać te statystyki z jakimś konkretnym zakresem dat. I OK, teraz, może, dodajmy naszą e, serię czasową. Przenieśmy go tutaj. Możemy oczywiście wykorzystywać te same dane. Następnie, widzimy też nazwę użytkowników. Stąd, możemy oczywiście dostosować to do strefy czasowej. A po prawej, możemy też uzyskać jakiś niestandardowy zakres, oczywiście, elementów. Tutaj widzimy, że obecnie jest August od 1 stycznia do 2020 roku, ale możemy na przykład porównać powiedzmy i możemy oczywiście to edytować, dodać filtry czasowe, użyć segmentacji czy innych elementów. Stąd też możemy wklejać, wybierać specjalne też serie czasowe i ustawiać też zmienne. Nic nie stoi na przeszkodzie, my na przykład nie zmienić na przykład danych, ale na przykład przy nowych użytkownikach możemy sprawdzić wejścia. Jeśli to dodamy, widzimy tutaj, że to będzie nadpisane i mamy taki wgląd mówiący o tym, oczywiście, co jest dodane. Stąd możemy ustawić też elementy, które będziemy, że tak powiem, de facto utylizować w przypadku korzystania tych rzeczy. Widzimy, że to jest od 1 stycznia. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by przy naszym domyślnym zakresie dat ustawić coś innego. Więc nawet jeśli mamy tutaj nasze wartości, powiedzmy tutaj, one są domyślnie w takim zakresie dat porównania. Czyli mamy to w takiej wartości, możemy ustawić stąd na przykład powiedzmy od 30 maja, kliknę zastosuj i tu mamy takie lepsze wejście mówiące o tym na przykład jak to wygląda. Stąd możemy też to porównać. Oczywiście jeśli teraz porównam na przykład statystyki, tutaj weszłem do selektora, przepraszam. Z poprzedniego okresu możemy to dostosować i widzimy, że takie są procentowe wartości mówiąc o nowych użytkownikach czy odsłonach. To samo się tyczy akurat też na przykład poprzedniego okresu przy odsłonach. Możemy na bieżąco sprawdzić te wartości procentowe, no i będziemy wiedzieć, jak to wygląda. Tak? Oczywiście, jak mam tutaj ustawione takie wartości, że no będą one plusowe, bo no de facto zostały one stworzone na nowo. Jednak stąd możemy to wizualizować i na przykład też dodawać nowe dane. Jeśli dodamy odrzucenia, to możemy też oczywiście dawać to i mamy też te historie i na bieżąco możemy kontrolować to, co będzie wyświetlane na naszym Google Data Studio.